Ej, to jest ekstra, nie? Po tym, jak Seba i Ala zostali zwolnieni z klubu, dziewczyna wpadła na pomysł, że przekona Sebastiana, by otworzył wreszcie swoją szkołę tańca. Chłopak nie ma jednak serca do tego pomysłu. Ale to ogarniemy, no nie? Przyznaj, że sam byś tego lepiej nie wymyślił. No, pewnie masz rację. Seba, co ty masz taką skwaszoną minę? No, myślałam, że co tego chcesz. Wiesz co, sam nie wiem. Fajnie, że we mnie wierzysz, ale ja chyba odpuszczę. Odpuszczę? Czyś ty zwariował? Przecież w takiej cenie, za taki metraż, to ty nic na niej nie dostaniesz. No, wiem, ale nie chodzi o kasę. No, o co chodzi? Kurczę, przez ten wyjazd Eli kompletnie nie mam energii. Wstawać mi się z łóżka nie chce, a co dopiero rozkręcać biznes. No tak, no nie masz energii, bo nie masz celu, ale słuchaj, jak ty się ogarniesz i zaczniesz rozkręcać tą szkołę, no to przecież od razu wrócisz do życia. No dobra, ale oprócz energii kasy też nie mam. Dobra, są jakieś dotacje, inne takie rzeczy, no coś wymyślimy. Trzeba działać, chodź. Nie wiem. Dobrze, tak, ale proszę szybko odpowiedź. Mhm. Dobra, dziękuję, do widzenia. Przepraszam, ciągle ktoś dzwoni w sprawie tego lokalu. Zdecydowaliście się państwo? Tak. Ale... Tak, bierzemy. No to wspaniale. Do podpisania umowy potrzebuję kaucję i czynsz za pierwszy miesiąc, czyli 6 000 zł. Okej. Okay. No to koniec. No ile masz? Nie wiem, 700. Dobra, ja mam 1000, więc jakoś to poklejmy. Nie będę od ciebie brał kasy. Skąd ja wezmę tyle siana? Dobra, a czy jest szansa na przykład odroczyć tą płatność, na przykład do momentu, kiedy rozkręcimy interes? Nie ma szansy. Przykro mi. Ja potrzebuję te pieniądze dziś wieczór. Dzisiaj wieczorem. Dobra. Okej. Przepraszam. Znowu ktoś dzwoni. Proszę odpowiedzieć jak najszybciej, dobrze? Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No i wszystko jasne. Super pomysł, ale nie wyszedł. Trudno. Seba, proste pytanie. Chcesz mieć tą szkołę tańca? No chciałbym. No to weź się w garść i zacznij walczyć o swoje marzenia. Ale ja nie mam takiej kasy i nie zdobędę jej na wieczór. A nie szukasz czasem wspólnika? Nie rozumiem. Kogo masz na myśli? Siebie. Jak to? No, zdobędę kasę od rodziców. Ale ty nie miałaś się odciąć od ich finansowania, iść na swoje? Ale to będzie coś innego. To będzie pożyczka. Ja im oddam te pieniądze. Zresztą może to będzie nawet inwestycja i oddam im z procentem. Ty mówisz poważnie? No tak, zawsze w takich sytuacjach mówię poważnie. Cholera, nie wiem. Dobra, spróbujmy. Okej, to ja idę porozmawiać z rodzicami. Konkret jesteś, Ala. A ty trzymaj kciuki. Powodzenia.